Cześć, z tej strony Paul Crow, witam Was serdecznie. Dzisiaj będę rozkminiał, czy da radę zarobić 30x na podstawie danych z poprzednich cykli, czy da radę stworzyć jakąś strategię, która będzie dla nas dochodowa i dobra. Zapraszam bardzo, nie wiem ile czasu to zajmie, chciałbym, żeby prezentacja była jak najkrótsza, a żebyście Wy nie zasnęli. Proponuję włączyć speed 1.5, żebyście nie marnowali czasu. Zapraszam serdecznie. Strategie inwestowania w kryptowaluty. Tutaj będą wymienione 4 strategie inwestowania, które ja stworzyłem na Twitterze. Jak to się stało w ogóle, że zacząłem tworzyć strategię inwestowania w kryptowaluty? Po prostu ja jestem na rynku już dosyć długo, głównie grałem Bitcoinem i ETH, wcześniej jeszcze LTC. I ostatnio chyba, nie wiem, rok temu pojechałem do Krakowa i nie mogłem zasnąć w tym nowym mieszkaniu, apartamencie i sobie tak myślałem, czy da radę lepiej rozegrać to, co ja robiłem ostatni cykl i poprzedni cykl i jeszcze jeden cykl, czy da radę to jakoś rozgrywać lepiej i to, czy da radę więcej zarobić pieniędzy. I taka pojawiła mi się w głowie rozkminka i zacząłem wyliczać te rzeczy i zapisywać na Twitterze. Podobne rozkminki miał Pinki i Musk w bajce dla dzieci. Oni nie chcieli chyba pieniędzy, tylko chcieli podbić cały świat i tworzyli różnego rodzaju pomysłowe strategie, jak tu zrobić, żeby podbić cały świat. Niestety z reguły chyba za każdym razem bajka kończyła się, że nie udało mi się podbić tego świata. W związku z tym tutaj trzeba podejść do tych rozkminek dosyć sceptycznie, że tak powiem. Dzisiaj mamy chyba 18 luty, nie wiem czy to powiedziałem, Paul Crow, tam macie mój Twitter, na dole też będzie Twitter, możecie sobie znaleźć i poczytać te strategie, będą też one w linkach na dole pod YouTube'em. Zapraszam. Chyba już 3. raz powiedziałem zapraszam, więc bardzo Was zapraszam. Spis treści, wstęp, disclaimer, analiza wsteczna, korzyści. O, tego nie będzie, bo to skasowałem. Przykładowe strategie, testuję strategię. No nieważne co będzie, jedziemy dalej. Spis treści się nie liczy, szkoda czasu. Disclaimer, to nie jest porada finansowa, inwestycyjna. Słuchajcie, ja nikomu nie doradzam, ja nie wiem kim wy jesteście, co wy robicie, więc nie możecie mnie brać za doradcę. Ja po prostu sobie badam, co się działo w poprzednich cyklach. To jest taka rozkminka bardziej zabawowa, intelektualna. Nie sugeruję wam tego kopiowania. To, że występowało to w poprzednim cyklu, to nie oznacza, że się to powtórzy. My nie mamy żadnej korelacji, żadnego prawdopodobieństwa. Mamy pewnego rodzaju założenia i oczekiwania, a to może być błędne i może nas rynek ukarać. Więc to wszystko jest przedstawione na temat poprzednich cykli. Więc podchodźcie do tego bardzo ostrożnie, z dużym dystansem. Nigdy nie inwestujcie 100% w krypto. Jeżeli macie długi, jakieś inne rzeczy, no to po prostu spłaccie te długi i weźcie drugą robotę, weźcie się do roboty, a nie szukacie tiketu lotto i zarobienia 6 milionów złotych jednym kliknięciem. No raczej tak to nie działa. Nie bądźcie też 100% maxi, czyli jak już się bawicie w coś, no to zdywersyfikujcie sobie te swoje oszczędności. Nie tylko jedną kryptowalutę, może 2 kupcie, nie tylko Bitcoin, nie tylko ETH. I może w złoto, może w akcje, może w obrazy, wino, nie wiem, cokolwiek, może wynajmowanie mieszkań, cokolwiek, co lubicie, co wam jest dla was dobre i korzystne, sami zdecydujcie. No i ostatnia rzecz, nigdy nie ufajcie nikomu z internetu, a zwłaszcza ludziom z kryptowalut. Z reguły są to ludzie chorzy psychicznie, oszuści, którzy chcą wyłudzić kasę, zarobić na was. Nie wiem, czy ja jestem chory psychicznie. Na razie żadnych szkoleń płatnych nie robię, wszystko jest na razie za darmo i hobbystycznie wszystko to robię. No ale no to jak małe dzieci się mówi, nie wolno podchodzić do obcych ludzi na placu zabaw, pokłaskać pieska. Ja wam mogę pokazać jakiegoś pieska, ale wy musicie myśleć i sami decydować, to są wasze zarobione ciężko pieniądze. Jestem autorem książki Analiza wsteczna dla bystrzaków. Już to jest wydanie 4. Tam było właśnie o analizie wstecznej, o powiększaniu swojego portfela w przeszłości i dostrzeganiu inwestycyjnych trendów po fakcie. Jak widzicie, jestem ekspertem w tej dziedzinie do spraw analizy wstecznej. No dobra, bo pewnie jeszcze niektórzy uwierzą, że to jest prawda. Nie, taka książka nie istnieje. Po prostu sobie jaja robię. Gdyż gdy robiłem wpisy na Twitterze o tych strategiach tych 4-letnich. Ojej, 4-letnich, kurczę, co ja gadam? O tych strategiach 4. Myli mi się z cyklem Bitcoina, przepraszam. O tych strategiach 4 to ludzie pisali w komentarzach, że gdyby wiedzieli, to by się położyli. I taka jest prawda, że rzeczywiście gdybyśmy wiedzieli, że coś nas ma spotkać, że my się mamy wywrócić, to byśmy się położyli, więc analiza wsteczna jest zawsze skuteczna i tu powstaje taki problem, że można dopasować dane do tego, co się chce osiągnąć, czyli to jest takie rozciągnięcie tych danych, czyli widzimy szklankę w połowie pełną i to, że to zadziałało w przeszłości 1, 2, 3 razy nie oznacza, że zadziała w przyszłości. Chyba dla analizy statystycznej to było 32 próby, musiało być minimum, żeby coś zadziałało. Cykl Bitcoina ma za małą ilość prób, w związku z tym do tego trzeba podejść z bardzo dużym dawką sceptycyzmu. Tak, ale ładna książka, chętnie bym taką napisał. Kim jesteś? A, no właśnie, no ja wiadomo kim jestem. Jestem na rynku krypto od 2013 roku, ale w sumie full-time krypto zajmuję się od roku, ale mam też jakieś biznesy poboczne. To nie jest tylko to, co ja robię. I tutaj bardzo ważne jest dopasowanie inwestycyjnej strategii pod waszą osobowość. Ile macie środków, ile macie czasu, po co to robicie, jaka jest wasza motywacja, czy macie umiejętności, kompetencje do pokonania rynku. No niestety 90% ludzi nie ma kompetencji do pokonania rynku i oczywiście trzeba to wszystko dopasować, zmiksować pod siebie. Ja to mówiłem w 2 poprzednich chyba filmikach, tam jest troszkę więcej na ten temat, więc warto nad tym też trochę się rozkminić, bo większość ludzi chce tego zysku i zarobić gigantyczne pieniądze. Ale po pierwsze to nie jest takie proste, a po drugie nawet jak zarobicie, to może oznaczać, że nie będziecie szczęśliwi. Już wiele o tym książek zostało napisanych, że pieniądze szczęścia nie dają. Więc zastanówcie się nad tym 5 minut, bo naprawdę warto. Przykłady inwestowania i strategii. No właśnie tutaj jest taki temat właściwie, co to jest strategia. Co to jest strategia inwestycyjna, na czym ona polega. Czy to jest inwestowanie, czy to jest strategia? No według mnie strategia to jest przestrzeganie pewnego rodzaju zasad. No ale pewnie jak jest, nie wiem, ktoś day traderem i handluje każdego dnia na rynku, to też ma jakieś zasady i jakieś strategie. Więc czy używa analizy technicznej, czy jakichś wskaźników, oscylatorów, co kto robi i dopasowuje te swoje działanie do tej swojej strategii. Możliwe, często jej nie przestrzega, przez to straci pieniądze. Głównie chyba podzieliłbym to na dwie części, na aktywne i pasywne. Aktywne, no to po prostu musimy być zaangażowani, to o wiele więcej czasu i wykonujemy o wiele więcej operacji, a pasywne po prostu rzadziej z dalszej odległości i chyba przez dłuższy okres czasu. Day trading, scalp trading, swing trading, no to po prostu jest zwykłe handlowanie na różnych interwałach, różnymi akcjami, kryptowalutami, obligacjami, wszystkim, co jest na rynku inwestycyjnym dostępne. Tutaj to jest po prostu, jak my działamy, to nie jest jasna, to nie jest oczywista strategia. Nasza strategia to jest dopiero jak my wiemy, co my robimy, dlaczego robimy day trading i co jest naszym sygnałem wejścia i sygnałem wyjścia. I tutaj, i to jest wtedy nasza strategia. Niektórzy ludzie korzystają z schematów pump and dump, czyli po prostu polują na jakieś pewnego rodzaju nowe coiny i okazje, które mają bardzo mały market cap, po to, żeby szybko kupić i szybko sprzedać. Niestety tutaj jest taki problem, że właściwie nie można stworzyć jakiejś łatwej strategii, dlaczego dany token wybił, a ten nie wybił ceny. Nie ma tutaj tego łatwego pola popisu. Robiłem różne próby, 20-40 chyba zakupów zrobiłem pod schemat pump and dump, Wydaje mi się, że tutaj jest dużo przypadków szczęścia i w ogóle w inwestowaniu jest dużo przypadkowości tu do zrobienia. Ogólnie 90% coinów to idzie do zera w tych nowych w ciągu 2-3 dni, więc no, tam bardzo łatwo stracić pieniądze. Troszkę mi to przypomina, chyba taki teledysk był Paul i Abdul, gdzie Keanu Reeves ścigał się z takim kolesiem, jechali w kierunku przepaści i wygrywa ten, kto później wyskoczy z pędzącego samochodu. Tutaj jest taki właśnie problem, że to zwycięstwo może nie jest dla nas najlepsze, gdyż możemy nie wyskoczyć i wpaść w przepaść. I z reguły tak się właśnie dzieje z tymi schematami PEM-DAM. My kupimy, pędzimy, dokupujemy, a później nagle mamy cofkę minus 90% i mamy stratę, po czym szukamy kolejnego schematu loteryjnego. I może tutaj ja jeszcze jedną rzecz pokażę odnośnie tego schematu PAM-BAM, tylko taką jako ciekawostkę, bo już widzę, że mówię 11 minut, a jeszcze nie przeszedłem do żadnego konkretu. To jest takie narzędzie DexTools, możemy sobie zobaczyć, co tam sieciowego dzieje na dowolnej sieci, jak to wygląda. I tutaj widzimy, jak często jakieś tokeny po prostu znikają do zera. Są różne tokeny, trzeba by było zobaczyć, co się działo, dlaczego to zniknęło. I jest napisane rug pullet, rug pullet, rug pullet, rug pullet, rug pullet. Więc ten schemat pump and dump jest dla nas loterią. Bardzo dużo jest oszustw. I zobaczcie, już po 5 godzinach. Już po 5 godzinach zniknął. I czy kolejny z tych też zniknie? Tak, czy kolejne znikną? Jak sobie wejdziecie, to tego jest pełno. Zobaczcie, 5 godzin, 6 godzin temu. Ruk, 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 ruk. I to są te wszystkie schematy pump and dump. Tak. Ja tylko to chciałem pokazać jako ciekawostkę, więc kupując schemat pump and dump gracie na loterii, gdzie macie 90% szans, no nie, nawet więcej, 95% na utratę kasy i bardzo ciężko na tym się zarabia. Musicie wierzyć w swojego guru. A few hours later. Mamy też arbitraż, staking, airdrop, NFT. To nie są strategie, to są jakieś nasze techniki, których my działamy, czyli arbitraż. Ja robiłem arbitraż na Bitcoinie i w 2013 roku potrafiłem zrobić $500 000 dziennie pomiędzy przelewem, pomiędzy giełdami. A to się później te czasy skończyły, tego ksupat była, no nieprzyjemnie się zrobiło. I już tego nie wykonuję. Niektórzy zarabiają na stakingu, czyli po prostu rzucają, szukają jakichś API, oprocentowania. Ja to wrzuciłem do aktywnego zarządzania, gdyż potrzebujemy dużo czasu, żeby pilnować, czy to nie upadnie, czy nas ktoś nie okradnie. Airdropy, no to też jest taka, to jest strategia taka, że my przeklikujemy coś, robimy obroty, robimy swapy, palimy NFT-ki. Czyli korzystamy z aplikacji lub danej sieci, warstwy po to, by uzyskać przyszły airdrop, czyli nowy token. Ja za bardzo się w to nie bawię, czasem mi coś wpadnie, natomiast jak chcecie, to jest dużo osób na Twitterze i da radę zrobić parę tysięcy dolarów, tak mi się wydaje, jeżeli się masz szczęście, oczywiście. NFT-ki to jest handel różnymi zdjęciami, ja tego też nie robię, nic Wam na ten temat nie powiem. Kupiłem 2 NFT-ki z czystej ciekawości, żeby zobaczyć, jak działa i to jest po prostu jakiś inny poziom myślenia, abstrakcji, dla jakichś innych to jest osób. ICO, no to po prostu branie w jakichś debiutach, launchach kryptowalut, to też jest jakiś rodzaj strategii, no a do tej strategii no to trzeba by było wyszukać, dlaczego chcemy kupić dany token, co w nim jest fajnego, czy jest dobry zespół, jaki mają pomysł i czy musimy w to wierzyć. I tutaj też jest analiza jakaś tam fundamentalna. Newsy, no to niektórzy grają pod newsy, po prostu, że wiedzą, że dany token zostanie jakiś uwolniony, że dany token wejdzie na arbitrum albo coś się wydarzy. Grają na, no i to po prostu rozgrywa się te newsy. To jest działanie bardzo aktywne. ale w tych wszystkich chyba strategiach jest dosyć duża taka losowość, bo my nie wiemy, czy ten airdrop wpadnie, czy ten news zadziała, tak, więc to jest na krawędzi strategii, to może jest bardziej, nie wiem, system, jakaś, nie wiem, rodzaj działalności, a my dopasowujemy do tego rodzaju działalności strategię, którą mamy. Po stronie pasywnej, no to ja już o tym robiłem filmiki, to jest uśrednianie zakupowe DCA i tutaj możemy robić je cały czas albo w pewnych momentach dla nas korzystniejszych. Możemy też zrobić strategię kup i zapomnij, możemy też wykorzystać cykl poprzedni i tutaj więcej chyba się nie będę na ten temat rozchodził, bo już jest dużo czasu minęło. Zapraszam do poprzednich filmów, 4. raz zapraszam. 4 rozkminki. Na Twitterze opisałem 4 rozkminki, ale chyba było 7 czy 8 różnych technik, bo to nie były tylko rozkminki inwestycyjne, ale też było DCA, inwestowaniu pod airdropa i robieniu innych rzeczy. Dzisiaj tylko się skupię na tych najważniejszych. Nie czytam tutaj tego, bo to powiemy sobie dalej. Tu jest what the... No sorry, nie przeklinam. Tutaj tak, w tych strategiach wykorzystałem cykliczność Bitcoina. Czyli założenie, że Bitcoin jest cykliczny, że istnieje taka narracja, że to się powtarza, że to występuje, nie ma tego udowodnionego. To jest chyba takie bardziej emocjonalne, że my wierzymy to. Oczywiście mamy sprzyjające warunki, jakim jest halving i tak dalej, ale to działa coraz mniej skutecznie. Tutaj też napisałem unieważnienie, że jeżeli w tym roku, w 2023, Bitcoin był poniżej $16 000, na koniec roku, czyli 31 grudnia, no to raczej byśmy mieli unieważnienie cyklu. Chyba pierwszy raz w historii. Trzeba też mieć takie zawsze sobie jakieś rzeczy i trzeba by było się zastanowić dalej, co robić z naszą inwestycją. Zerknijmy sobie na pewnego rodzaju wykresy, żeby zobaczyć tą cykliczność, żebyśmy mogli zrozumieć, jak my będziemy chcieli wykorzystać tą strategię. Zaglądamy na wykresy. No dobrze, wpiszmy sobie, co to jest ta cykliczność Bitcoina, wpiszmy sobie to w wyszukiwarkę. Jak widzimy, pokazuje się nam bardzo dużo wyników, które pokazują, że Bitcoin jest cykliczny, czyli że powtarza się schemat, że rośnie, 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 później maleje, maleje, maleje. To chyba jest tak co 4 lata, tak? Dobrze to liczę, tak, co 4 lata. Najpierw w szczycie było $1100, później 19 000, później 69 000. Tu już prognozują 213 000, 350 000, $500 000 w 2030 roku. Więc tak mniej więcej wygląda ta cykliczność Bitcoina i możemy sobie to posprawdzać na różnych wykresach. Tutaj widzimy, że te 20 000 dojechało. Niektórzy uważają, że to będzie 400 000 w kolejnym cyklu, więc ta licytacja jest coraz większa. Tutaj nawet chyba widzę, nie wiem, 700 000. 700 widzę, że ktoś ma bardzo bujną fantazję, czyli ogólnie jest przekonanie, że Bitcoin jest cykliczny i w każdym kolejnym cyklu będzie miał wyższy szczyt. Jeżeli ludzie piszą 200–300 000, no to z reguły będzie to połowa, czyli pewnie ten cykl będzie w okolicach 190 000 do 140 000 szczyt Bitcoina. Chyba żeby świat, jakiś reset nastąpił, czy jakieś inne rzeczy, których ja na najbliższej przyszłości nie widzę. Natomiast moim zdaniem będzie coraz trudniej zrobić ten szczyt i coraz wolniej będzie to się odbijało od wody. Spójrzmy sobie jeszcze na jeden kolejny przykład. Tutaj mamy wykres Bitcoina od 2011 roku i czerwone linie pionowe oznaczają, gdzie był halving. Jak widzicie, po halvingu mamy wzrost z reguły ceny i nowy szczyt, po czym następuje bessa, parę lat spadku, parę lat formowania dna. Po czym kolejny halving, znowu wzrost, spadki, bessa, formowanie dna i znowu kolejny halving, nowe szczyty, formowanie dna i tutaj wszyscy liczymy, że w 2024 przyjdzie halving i emocjonalnie kupujemy Bitcoina i jedziemy, robimy nowe all time high, tylko że to już będzie trudne, jest coraz trudniej wybić tą cenę i to zrobić. Tutaj możemy jeszcze sobie chyba posłużyć takim wskaźnikiem Możemy sobie zerknąć, wykorzystać różne wskaźniki. Mamy lata spadków, spadków, spadków i później zaczyna się wzrost. Pytanie, czy on będzie taki ciągły, jak to był w tym okresie, czy taki przerywany, jak to był w tym erze COVID-u. I najprawdopodobniej zaczęła się nowa era Bitcoina, era wzrostowa. Także powoli wychodzimy z tych dołków. O, tu będą jeszcze dosyć silne wahania, ale my wychodzimy. Dobra, nie robimy analizy tego Bitcoina, bo widzę, że odchodzę w ogóle od prezentacji. Nie było jeszcze, wy już krzyczcie, panie, dawaj mi te 100 zysku, jak to zrobić? A ja przynudzam. A few hours later. Powracamy sobie do prezentacji. Tutaj mamy opisany przepływ dolarów w krypto, czyli najpierw ludzie mają, nie wiem, dolary, fiaty, tak, czyli te prawdziwe pieniądze i później inwestują je w Bitcoina, później w jakieś, te pieniądze idą do large caps, mid caps, low caps, czyli do tokenów w zależności od kapitalizacji rynkowej. Czyli to jest takie emocjonalne, z reguły, że Bitcoin istnieje najdłużej, więc z reguły jak jest bessa, no to skupujemy Bitcoina, może jakiś large cap 1, ETH na przykład, czy jakiś inny i nim sobie jedziemy gdzieś do halvingu i później wyskakujemy do mid caps i low caps. Oczywiście to też jest robione w jakichś interwałach też krótszych, czyli na przykład Bitcoina wybiło cenę bardzo mocno, no to wtedy szybko przeskakuje się do, nie wiem, ETH, ZTH, później przeskakujemy, nie wiem, do A0, a za 0 później przeskakujemy, nie wiem, do jakiegoś małego coina. Nie wiem, dobra, nie będę tu wymyślał, żebyście go tak nie zrobili, bo jeszcze uwierzycie, że tak trzeba zrobić i będziecie w takiej kolejności grali, ale tu mniej więcej o to chodzi, że logika inwestycyjna jest podobna. I to jest wykorzystywane, czyli z jednej strony mamy cykl, a później mamy przepływ kapitału w odrębie cyklu. I to zostało wykorzystane w tych strategiach i rozkminkach, czyli z reguły robimy podejście Bitcoinem i ETH, bo to maksymalizuje zysk do halvingu i później po halvingu parę miesięcy wychodzimy do tokenów o mniejszej kapitalizacji rynkowej. I tutaj też się pojawia ten pierwszy duży, solidny problem, że jeżeli o tym wie bardzo dużo osób, no to coraz mniej ten Bitcoin będzie szedł do góry po halvingu, a po drugie mamy coraz więcej coinów. Więc ta inflacyjność całego tego sektora Bitcoina i tych pozostałych coinów jest bardzo dużo, bo codziennie dochodzi 14 nowych coinów. W związku z tym to tworzy dla nas dosyć duży problem i dosyć duże wyzwanie, gdyż kolejny cykl może być, a nawet na pewno będzie troszkę inny niż ten obecny. Zaczynamy we wszystkich tych rozkminkach. Inwestycja była $30 000. To było około 100 tysięcy chyba PLN, tylko że ten kurs dolara się zaczął zmieniać, bo to było 3 ileś i później 4 złote i tak dalej. No ale załóżmy, że to jest te 100 tysięcy, $30 000. Uśrednienie robiliśmy ETH. Co to jest uśrednienie? Czyli kupowaliśmy Bitcoina i ETH na dołkach po 50-50%. I to we wszystkich tych strategiach tak zostało zastosowane, czyli wykorzystaliśmy cykliczność i wykorzystaliśmy to, że sentyment inwestorów, że podchodzą Bitcoinem i ETH do tego. Oczywiście teraz już część ludzi podchodzi też jeszcze jakimiś mid-capami, a niektórzy już nawet low-capami, bo chcą zrobić bardzo dobry wynik. A zobaczymy w przyszłości, kto najlepiej wyszedł na jakiej strategii. Natomiast chyba nie dążymy też do maksymalizacji tej strategii, tylko też o miarę komfortowej, żebyśmy dobrze wiedzieli, co my robimy i po co to robimy. A few hours later. Mamy pierwszą rozkminkę polegającą na tym, że podchodzimy do halvingu Bitcoinem i ETH i w halvingu rzucamy wszystko na rzecz altów z top 100. Główny tutaj pomysł był tego, że krypto jest modą i po prostu lepiej wziąć te mniejsze coiny z topu niż trzymać Bitcoina i ETH. To była mu pierwsza jakaś taka próba znalezienia jakiejś lepszej techniki do zarobku. Wszystko jest opisane na Twitterze, będą linki pod spodem. I tutaj mamy pierwsze, no niestety, pierwsza rzecz, która tutaj wychodzi, że mamy bardzo dużą wymianę coinów top 15. Mieliśmy halving w 2020 roku i tak wyglądało top 15 kryptowalut: Bitcoin Cash, Bitcoin SV, EOS, Tezos, Stellar, Chainlink, Monero. I później jak mamy listopad 2020, to mamy Solanę, Polkadot, Dogecoin, Stablecoin doszedł, Shiba, Terra, Avalanche. Czyli wymieniło się, można powiedzieć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7 coinów z 15, 50% w samym tym topie się wymieniło. I taki tutaj problem powstał w tych testach, że okazało się, że kupowanie altów na halvingu i przed halvingiem jest bardzo, bardzo wczesne, przynajmniej w tamtym cyklu. Nie wiemy, jak będzie w tym cyklu. I ta wymiana jest tak duża, że lepiej to zrobić troszkę później niż na halvingu. Czyli halving jest raczej za wczesną wymianą, za wczesnym miejscem do wymiany. I tutaj też trzeba zobaczyć, że Bitcoin i ETH miały bardzo dobre wyniki. ETH było w pierwszej chyba 10 najlepszych coinów poprzedniego cyklu, czy w pierwszej 12. W związku z tym naprawdę nie trzeba było tam mocno szukać. Wystarczało było utrzymać pozycję i sprzedać ją w dobrym miejscu. Tutaj mamy rotację w top 100, a więc przede wszystkim 51% coinów znika. Czyli jeżeli byśmy kupowali na halvingu, to z tych top 100 wypada 51 coinów i zostaje nam 49, więc halving nie jest dobrym miejscem do wymiany Bitcoina i ETH na alty, gdyż my nie wiemy, które jeszcze wygrają, jaka jest moda, jaka narracja. Oczywiście możemy się domyślać, natomiast też jest bardzo dużo nowych coinów, bo aż 31%, czyli można powiedzieć, że 49 coinów jest starych z top 100, 31 jest nowych i nam zostaje chyba, dobrze liczę, 17 tak coinów, które było stare, ale weszły do top 100. Więc tutaj pokazuje to, że na przykład jak teraz kupujemy alty, to one wcale nie oznacza, że one będą miały dobry wynik w 2024-2025 roku. Bardzo jest ważne kupowanie nowych, bez historii, które będą miały teoretycznie lepszy wynik. Dla osób, które nie mają czasu na myślenie, pewnie najlepszym podejściem jest Bitcoin i ETH, ewentualnie jakiś jeden alt, w który wierzą, i stworzenie swojej własnej proporcji. I jeszcze ważniejsze będzie po prostu tego sprzedanie w dobrym momencie, nie mówię najlepszym, w dobrym, zadowalającym nas zyskiem, bo nic nam po zysku 100x na papierze, jak później mamy obsuwę 80%. I tutaj mamy wyniki i porównanie tej pierwszej strategii. Czyli ta strategia tak. Mamy zakupy na BES-ie BTC ETH z $300 000 inwestycji wygenerowało $700 000 łącznego zysku razem z kapitałem zainwestowanym. Czyli mamy bardzo, bardzo dobry wynik. Później mamy BTC ETH DCA ciągłe to $480 000, czyli my ciągle dokupywaliśmy Bitcoina i ETH. 30 000 dolarów zostało podzielone na te kwoty mniejsze i było to dokupowanie. Nie pamiętam, czy co tydzień, czy co 2 tygodnie. Te testy robiłem dawno. I dopiero mamy pierwszy wynik. Wymiana Bitcoina i ETH na top 20 na halvingu dało 463 000, czyli przegraliśmy z tymi dwoma portfelami, czyli przegraliśmy z BTC, ETH, DCA ciągłym i przegraliśmy na zakupie na BES-ie, utrzymanie pozycji na szczycie Bitcoina. 4. miejsce jest to tylko Bitcoin hodl kupiony w okolicy $4200 na BES-ie, dawał 442 000, no i później kupienie top 10 na halvingu dało 315, kupienie top 100 na halvingu dało $251 000, czyli tutaj te testy pokazały, że wyjście na halvingu jest złym miejscem, że czym więcej kupimy tokenów, to wcale nie oznacza i coinów, że one dadzą nam lepszy wynik, i okazuje się, że często nic nie robienie może być najlepszym podejściem do zarządzania portfelem. Nic nie robienie, czyli kupienie, utrzymanie pozycji i sprzedanie jej w odpowiednim momencie. Do tego tutaj też chyba dochodzą problemy techniczne, no bo po prostu trzeba kupić te kilkadziesiąt coinów, nie każdy jest na Binance i trzeba na wiele giełdach przetransferować to, później to trzeba sprzedać, więc dochodzi nam bardzo dużo dodatkowej pracy, która może być też męcząca i stresująca, bo będziemy widzieli, że jakieś coiny rosną, a niektóre coiny stoją w miejscu i nam spadają. Kolejna rozkminka, jest to rozkminka trochę zbliżona do techniki Fila Koniecznego. Ja dokładnie nie znam jego techniki, nie byłem nigdy na grupie. Widziałem parę filmików i najprawdopodobniej to jest coś takiego, jak on coś robił, ale to nie jest 100% jego, gdyż chyba tam był jeszcze dobór coinów, że nie wszystko kupował, nie wszystko robił. Czyli tak, mamy kupionego bitcoina na bessie i sobie tego bitcoina trzymamy do halvingu. W halvingu z nim nic nie robimy, czyli to by wyglądało tak, żebyśmy go trzymali do 2024 roku kwietnia i w 2024 roku w kwietniu byśmy czekali, aż zacznie on robić nowe szczyty. I nie nowe szczyty, dochodzi do szczytu z poprzedniej hossy, czyli do 60 iluś tam tysięcy dolarów z listopada 2020 i my wtedy wyskakujemy z Bitcoina, sprzedajemy go i kupujemy wszystkie alty, które są w top 100 poniżej $1. I tutaj znowu się pojawia taki problem, że znowu jest wiele giełd, trzeba obsłużyć, wykonać wiele operacji, czyli jest duża praca do wykonania. Najprawdopodobniej to jest w okolicy 9 miesięcy od halvingu w kwietniu 2024 roku, więc te wyjście powinno być gdzieś w okolice plus minus 9 miesięcy, no to byśmy dodali to, nie wiem, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień. Więc tutaj to wygląda to tak, że mamy, kupiliśmy sobie bitcoina na bessie, tutaj gdzieś go akumulowaliśmy, no i sobie go trzymamy, nic tutaj nie robimy, czekamy, mamy wybicie ceny pierwsze i pierwszy raz zrównuje się cena w listopadzie 2020 roku, czyli to jest około, to w maju było tak, no to mamy kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, 8 miesięcy po halvingu. Tutaj trochę COVID utrudnił to, to może być wcześniej, co nie? Nie zakładajmy jakichś dat. I co? Sprzedajemy tutaj bitcoina i kupujemy te alty poniżej $1. No i później z nimi jedziemy. To jest też wynik idealny, bo my nie umiemy idealnie sprzedać w listopadzie 2021 roku. Więc te wyniki, które widzicie, są wynikami idealnymi i to jest analiza, tak jak ktoś mówił, wsteczna, jakby się wywrócił, jakby wiedział, że się wywróci, to się położy. Kupiliśmy 42 coiny, mieliśmy chyba 133 tysiące dolarów w bitcoinie, mieliśmy około 3000 dolarów na coinie. Tutaj ta lista tych coinów, które zostały kupione, są różne coiny. I sobie sprawdźmy, co się dalej z nimi stało. No, widzimy, że niektóre zarobiły, ale niektóre nawet miały stratę. Czyli po prostu gdzieś w pewnym momencie nie każdy coin ma taki sam wynik. Najlepiej zarobiła Terra, Luna, Dogecoin, Mana, Cardano, Run. Brakuje tutaj ETH do porównania trochę na tej liście, bo to ETH by było w pierwszej dziesiątce. W związku z tym, kto został w ETH, ten pokonał bardzo dużą ilość coinów, które było tu. Oczywiście nie miał takich coinów, które zrobiły stówkę, czyli Terra, Dogecoina. Nie ma tutaj też wielu coinów, które później doszły. Chyba Solany, nie ma Fantoma, nie ma Shiby. Tak, te coiny pojawiły się znacznie później w cyklu. W związku z tym nie złapaliśmy wszystkich ich. I od razu, kiedy ja zrobiłem tą technikę, to doszedłem do wniosku, że można trochę ją by było zrobić inaczej, lepiej, że tokeny, że po pierwsze bym kupował tylko nowe tokeny, coiny, które wchodzą do top 120, szukałbym świeżości, tu musiałaby nastąpić większa selekcja, tak żebyśmy pieniądze przerzucili z tych słabszych w górną część naszej inwestycji, wtedy wynik by był lepszy. Czyli mieliśmy tutaj wynik 100 najwięcej, no i też $30 000, $1 222 000. I tutaj mamy wyniki, porównanie, tutaj wchodzimy na pierwsze miejsce, rzeczywiście pokonuje znacząco pozostałe strategie, które omawialiśmy, czyli ta strategia tutaj wyjścia, ta aktywniejsza, poprawia ten wynik prawie dwukrotnie. To nie jest poprawienie dwukrotne i teraz to dużo zależy, czy my chcemy się w to bawić, czy nie, czy mamy na to czas. No, zarządzanie 40 coinami na 5 różnych giełdach, na różnych portfelach, walletach, tego raczej nie da wypłacić wszystkiego na Ledgera, nie da rady tego bezpiecznie trzymać, więc jest duże też ryzyko jakiegoś takiego inwestycyjne bezpieczeństwa, przetrzymywania środków. To jest do rozważenia, do zastanowienia się. W związku z tym ja doszedłem do wniosku, że ja jednak bym troszkę chciał inaczej to spróbować, tą technikę, i powstała kolejna technika, czyli rozkminka, że po pierwsze uznałem, że same podejście Bitcoinem nie ma sensu, gdyż ETH jest dosyć dobrym coinem i że ma lepsze wyniki niż Bitcoin. W związku z tym uważam, że lepsze podejście do kolejnego halvingu będzie Bitcoinem i ETH. I wychodzimy z BTC i ETH do coinów wchodzących do top 120 podczas hossy 2020. Czyli tutaj powstaje pytanie, kiedy zacząć wychodzić do tych coinów i jakie te coiny wybierać. Więc mamy dane archiwalne z tamtych okresu i ja te dane z CoinMarketCap wyciągnąłem, zaczytałem, powiązałem to ze sobą z wszystkimi tickerami i tak powstawały te wszystkie różne rozkminki i wyliczenia. Najprawdopodobniej to było wyjście gdzieś w październiku czy tam listopadzie i porównywałem coiny, które były na halvingu z top 120, nie wiem, z października, listopada, i patrzyłem, które są nowe, których nie było w halvingu, i one były kupowane. I tutaj chyba jednej rzeczy nie zrobiłem w tej strategii, że nie wybrałem tylko tych poniżej $1, co by poprawiło moim zdaniem wynik. W związku z tym tutaj mamy sytuację, że sprawdzaliśmy do 120 i jak było poniżej 120, to ich nie kupowaliśmy. Wychodziłem najpierw z Bitcoina, później wychodziłem z ETH. Powstaje też kwestia, jak dużo, za jakie pieniądze, za jaką kwotę kupić łączną te coiny. No i tutaj dużo zależy, ile nam urósł ten portfel Bitcoina i ETH. No i trzeba wtedy pamiętać, że 60% się gdzieś wymienia. Więc gdzieś będziemy musieli zrobić 40-50 operacji do 60 operacji. Musimy sumować nasz portfel BTC-ETH, podzielić go przez szacowaną ilość coinów i kupić za tą kwotę te coiny. I najlepiej jeszcze tak zrobić, żeby nie sprzedać wszystkiego od razu, żeby mieć na możliwość zakupów kolejnych coinów. I najpierw sprzedajemy Bitcoina, bo on będzie miał gorszy wynik, a potem zaczynamy sprzedawać ETH, chociaż mi w tych moich wyliczeniach zostało ETH. I sobie zobaczmy dalej. Mamy kolejny miesiąc, nasze tokeny się zmieniły, no i porównujemy kolejne tokeny, które wchodziły do 120. I je kupujemy. No i tutaj na przykład nam do 120 pojawił się Matic, wszedł na 120 miejsce, ale chyba Fantom nadal gdzieś tam na dole krąży i się nie dostał jeszcze do tej 120 i niektóre coiny po prostu stwarzały problemy, gdyż nie dało rady ich łatwo złapać, weszły później. To nie jest idealna technika. To jest po prostu technika, że my szukamy coś, co jest popularne, tak? Co wchodzi do tej 120, czyli cena wzrosła, coś się dzieje ciekawego i wybija tą cenę. No i tutaj mamy wynik Ten wynik był całkiem dobry, dał około $1 miliona. Jest to strategia bardziej aktywna, bo my musimy co, nie wiem, miesiąc, 2 tygodnie sprawdzić i porównać, co weszło, a co nie weszło. Za częste sprawdzanie może powodować, że będziemy kupowali za dużo i trzeba to robić raczej spokojnie, ale też może się zdarzyć, że przegapimy niektóre coiny. Na przykład zdarzyła się sytuacja w poprzednim cyklu, że chyba taki coin GRT wszedł od razu na 30 miejsce i od razu miał bardzo, bardzo wysoką cenę. Dobra, nawet zerknijmy sobie na to. Tutaj mamy GRT i co się stało? On miał niski market cap i nagle wskoczył w lutym, w okolicy 9 lutego. No jeżeli byśmy przestrzegali tej strategii, to gdzieś byśmy go kupili za $2 i później już tylko byśmy mieli do końca od lutego do końca tego cyklu stratę. Czyli nie wszystkie tokeny dawały nam dobry wynik, niektóre też powodowały straty. I tutaj ja doszedłem do kolejnych wniosków, że tutaj przydałoby się powiększać wygrane pozycje i odrzucać pozycje słabe. I tak powstała kolejna strategia wywodząca się z tych wszystkich poprzednich strategii i poprzednich wniosków, że trzeba coś zrobić jeszcze lepiej i jeszcze inaczej. Czyli przede wszystkim nie idziemy samym Bitcoinem, a Bitcoinem i ETH, który kupujemy podczas bessy, mamy dobre uśrednienie. Najprawdopodobniej teraz już się ta bessa kończy i to uśrednienie powinno się nam pogarszać, jeżeli dopiero zaczniemy kupować. Po czym wychodzimy z Bitcoina do ETH, do top coinów wchodzących podczas hossy do top 120, sprzedajemy słabe, powiększamy zwycięzców. No i tutaj pojawia się pytanie, co to jest słaby i co to jest dobry i czy czegoś się my nie zbędziemy za wcześnie. Albo, że powiększymy coś, co już urosło za bardzo i jest to bardzo trudna technika moim zdaniem. Wymaga aktywności, ale też trochę grania wbrew logice, bo my kupujemy to, co rośnie. Jakbym wiedział, że to jest takie trudne, to bym tego nie robił. I powiem Wam, że rzeczywiście miałem dosyć duże wyzwanie z tą techniką, bo pewnie jakbym to zaczął w czasie hossy, to by jakoś to szło, ale sprawdzenie wielu miesięcy i zarządzanie tym portfelem rodziło duże moim zdaniem wyzwania i wymagało dużo pracy. Powstaje wiele pytań. Po pierwsze, kiedy wejść i kiedy wyjść, kiedy przestać kupować, kiedy jest najlepszy okres na to. Musimy kupić 44 alty, czyli tak, mamy halving, porównujemy na przykład w październiku tę 120 do tego, co było w halvingu, wybieramy coiny, które są w tej top 20. Tutaj to można by było jeszcze poprawić te wyniki, że to mają być tylko nowości i najlepiej, żeby cena była poniżej $5, żeby to wydawało się psychologicznie tanie. Nie wiem, czy $1, czy 5, trzeba by to było posprawdzać sobie. No i później sprawdzam co 2 tygodnie, czy co miesiąc, dokupuję te, co wchodzą do 120. Pojawia się też tutaj wyzwanie, za jaką kwotę kupić. Ja kupowałem po $800 i powiększałem pozycję po $800. Z tych 300 000 wydawało mi się, że wtedy, bo jak zrobię za małą kwotę, to mi bardzo dużo zostanie Bitcoina i ETH. Jak zrobię za dużą kwotę, to zostanie mi za mało pieniędzy i nie będę miał do kupowania. W związku z tym trzeba się zastanowić, jaką kwotą powinniśmy dysponować, żeby nie kupić za mało i nie kupić za dużo, czyli gdzieś zrobić środek tej drogi. I tu mamy przykład Solany. Została zakupiona w październiku za 2,21, była wtedy na 97 miejscu w market capie, w listopadzie spadła na 117 i w grudniu spadła na 133, czyli jeżeli chcemy przestrzegać tej strategii, no to powinniśmy ją sprzedać. Po czym wchodzimy w styczniu i ona wchodzi na 42 miejsce i kosztuje 3,47. I co my wtedy robimy? Czy ona jest droga, czy ona jest tania? Czy powiększamy tą pozycję, czy nie? Po czym w lutym ona urosła jeszcze na 8,74, a później wiemy, jak się skończyła ta historia. Chyba podeszła pod $200–300. A historia później tego była taka, że znowu spadła na te kilkanaście dolarów w ciągu ostatnich miesięcy, czyli nie ma tego idealnego rozwiązania, nie ma tak, że my idealnie utrafimy wszystko. I teraz powstaje kolejne pytanie, bo Shiba dopiero zaczęła wchodzić gdzieś w lutym do market capu. Fantom też w okolicach lutego dopiero do 120. Jak długo będziemy dokupywali te coiny? I moim zdaniem już jak w lutym kupujemy, a później było w maju obsuwa, to czym dłużej kupujemy, tym większe niebezpieczeństwo jest, że nas cofnie, więc my musimy mieć jakieś sygnały, które zdecydujemy się, że będziemy sprzedawali. I tu mamy porównanie tych poprzedniego cyklu. Zauważcie, że Bitcoin wygrywa w bessie do halvingu, pokonuje ETH, pokonywał ETH, później ETH zaczęło przyspieszać, później to się wyrównywało, a na końcu dopiero zaczęło przyspieszać alty. Ale żeby skorzystać z tak dużego ruchu, to my musieliśmy wcześniej przeskakiwać. Czyli możliwe by było podjechanie Bitcoinem do halvingu, przeskoczenie do ETH, przeskoczenie w listopadzie do altów i skorzystanie z altów w lutym. Czyli tak to wyglądało. Jak będzie teraz, nie wiem, ETH zmieniło, ma te 4 takie turbodopalacze, spalanie i tam jakieś inne rzeczy, już nie będę tego wymieniał, więc to daje nam do myślenia, jak to podejść z tym dalej. I kupowanie do top 120 z powiększaniem dało najlepszy wynik. Natomiast nie było idealną strategią. Było problematyczne w zarządzaniu kapitałem. Natomiast w krypto jest tak, że jak coś rośnie, to rośnie. Jak coś spada, to bardzo długo raczej spada. Czyli często, no, tak jak było na Solanie, widać, że wydawało się, że spadła z $2 na dolara, po czym wzrosła na $3, to już się wydawało super drogo i te $3, no to 3 razy to urosło. Ale później jeszcze z tych $3 potrafiło zrobić, nie wiem, 100. Więc no... Więc tutaj jest takie pytanie do nas, jak my się tym będziemy czuli psychicznie. Czy da radę to ulepszyć? Moim zdaniem tak. Powinno być to coiny tylko nowe. Czy ja tutaj nie selekcjonowałem tych coinów, czyli nie wchodziłem, jak długą to ma historię. I mogły wpaść jakieś stare coiny. Pozbywanie się tych słabych coinów, no też tym trzeba zarządzać. No dobrze. Zobaczmy, co dalej stworzyłem, bo nie wiem. A, jesteśmy w wnioskach, to będzie najlepiej do omówienia. Więc każdy wynik lepszy, jaki chcemy osiągnąć, wymaga od nas większego zaangażowania, więcej czasu, większej aktywnego tradingu. Bardzo osoby, które nie mają na to czasu, portfel Bitcoin, ETH osiągał średni wynik, który pokonywał często niektóre aktywne techniki. Potrzebujemy, żeby te techniki działały podobnych warunków, jakie były w poprzednich cyklach, więc na przykład muszą się pojawić nowe coiny w 2024 roku, może airdrop Arbitrum, czy ZK Sync i tak dalej. One się muszą pojawić, tam muszą się pojawić nowe jakieś aplikacje i my musimy na to polecieć, czy to jest moda Arbitrum, czy to są moda na kasyna, czy to jest moda ZK, no... Ciężko osądzić, co będzie najlepsze. Fajnie zapamiętać z tego, że mamy dużą wymianę coinów pomiędzy Bessą a początkiem Hossy. Dla nas to oznacza, że gromadzenie teraz 100% w altach jest bardzo dla nas ryzykowne, bo to może wcale nam nie dać lepszego wyniku niż Bitcoin i ETH. Oczywiście wszyscy będą Was nakładali na jakieś mody, inne. Trzeba się zastanowić, która z tych mod by przetrwała. Więc najrozsądniejsze dla osób, które nie mają czasu, jest podejście dwoma coinami i po prostu sprzedanie go w odpowiednim momencie, wzięcie zysku 100%, odejście od stolika. Kolejne wnioski to, że nowe coiny są lepsze niż stare coiny. XRP tam było chyba, urosło chyba bardzo mało, bardzo zły wynik zrobiło i było tanim coinem. Nie zrobiło jakiegoś super wyniku. To, że coś urosło mocno, nie oznacza, że nie urośnie bardziej. To znaczy, no, widzieliście na przykładzie Solany, na przykładzie Luny, że zdarzają się coiny, które po prostu wydają się, że urosły 100%, 200, 300. Ostatnio chyba Apatos tak rósł, że po prostu no, nie da rady ich shortować. Wszyscy wkładają to pieniądze i jedzie to do góry. Naszą strategię należy dopasować do osobowości, do czasu, jakiej mamy, do wiedzy, ile mamy pieniędzy. Czym bardziej aktywna, tym jest bardziej wymagająca i trudna do zrobienia. Warto pozbyć się coinów, które nie mają lepszego rezultatu niż ETH, czyli tak zwane wyrywanie chwastów. Dlatego warto się pozbyć, warto monitorować to. Warto monitorować to, co robi lepszy wynik. Wraz z hossą rotacja coinów maleje, czyli jak hossa się pojawia, to coraz rzadziej się wymieniają te coiny w top 120. Na początku 20-30 tygodniowo i już pod koniec hossy tylko w top 100 wymieniało się 2 coiny. Nawet czasami zdarzyło się 2 miesiące pod rząd, że nie było żadnej wymiany coinów. Chyba po maju, jak w maju był spadek w 2020, później poszliśmy na drugi szczyt, to nie wymianę. Coiny z ceną poniżej $1 robią lepsze wyniki niż te droższe. To też robiłem testy na Twitterze, to też będzie link pod spodem. Jak jest hossa, to zarabiamy na byle czym i nie trzeba wielkiej analizy robić. I to jest taka prawda, jak przychodzi hossa na kryptowaluty, to idzie to 5-10 razy. Te lepsze tokeny może zrobią 20-30, najlepsze 100. My gdzieś to uśrednimy, to zrobimy 15-20 i nie ma w tym żadnej wielkiej filozofii, magii. Nie trzeba nikomu płacić za tę wiedzę. Czy to jest przypadek, czy to jest umiejętność? Moim zdaniem jest to przypadek, bo jesteśmy w dobrym miejscu, w dobrym czasie, że kupiliśmy Shibę w grudniu, bo ktoś coś tam napisał, bo w coś uwierzyliśmy. Oczywiście niektóre osoby będą robiły lepsze wyniki, inne gorsze. Uważam, że w tym przypadku będzie ważniejsza umiejętność sprzedaży i umiejętność realizacji zysku, bo nie ma dla nas znaczenia, czy my zrobimy 100x na Shibie, czy 15x na Bitcoinie czy ETH, a znaczenie ma, że my umiemy zrealizować ten zysk i wziąć pieniądze ze stołu. Więc to jest dosyć ważne i to wy musicie się zastanowić, co dla was jest najlepsze i najzdrowsze. Słuchajcie, mam tutaj taką prośbę, w komentarzach możecie napisać sugestie, co mam nagrać, i może coś nagram. Ogólnie YouTube jest znacznie bardziej wymagający niż Twitter, gdyż trzeba coś pokazać, nagrać to, zmontować, jeszcze zrobić SEO, do tego zabiera to bardzo dużo czasu i raczej będę bardzo rzadko nagrywał jakiekolwiek materiały na YouTubie, a coś, co jest, mam nadzieję, wartościowego dla was. I tutaj propozycje są takie: jak wyjść z krypto, jak będzie cena bitcoina, portfel 82, jak szukam low capy, narzędzia, a może w ogóle zupełnie coś innego, a może wy nie umiecie w ogóle podłączyć Ledgera, nie wiem. Ale chyba na beście to zostali sami degeneraci i degeneratki, więc sobie jakoś tam radzicie. No i co? To by było na tyle. To było duże wyzwanie w ogóle na mnie nagranie. Nagrywałem to w ratach, więc nie wiem, czy spójność ciągła. No, niestety ferie i inne takie sprawy życiowe. Fajnie, że wytrzymaliście do końca. Jaki jest z tego wniosek w ogóle, z tych całych rozkminek? No, wniosek jest taki, że warto wiedzieć, kim jesteście na rynku i że da radę lepiej zrobić te zakupy i sprzedaż, że możemy stworzyć sobie jakieś bezpieczniki i że możemy się zastanowić, jak ci najwięksi wieloryby i ci wyjadacze na rynku postępują, czyli wykorzystać ten cykl bitcoina, by zwiększyć nasze zyski. I to by było na tyle. Życzę wam miłego dnia. Pozdrawiam serdecznie.